nad nim był dwór lubomirski. Zrobili boisko do siatkówki w parku i zawsze w wolnych chwilach zamiast w piłkę nożną graliśmy w siatkówkę. I musiałem się chyba już od młodych lat jakoś wybijać wśród kolegów, bo zawsze byłem zapraszany do drużyny tam, gdzie grali starsi zawodnicy, bo chcieli wygrać. No i ja podobno tam coś już umiałem odbijać. Po skończeniu podstawówki zacząłem w Stalowej Woli ogólniaka. I tak, jak w każdej szkole, uprawiało się wszystkie sporty. Po lekcjach zostawało się i grało się w piłkę ręczną albo w siatkówkę. I na jednym z takich, że tak powiem, spotkań zauważył mnie ówczesny trener drugoligowej drużyny Stalowa Wola. No i zaprosił mnie na trening. No ponieważ to było 4 kilometry Stalowa Wola od Harzewic, to nie mogłem codziennie uczęszczać się na treningi i tam chodziłem ze dwa razy w tygodniu. No ale jakoś mi chyba dobrze szło, że później znowu zauważył mnie trener ówczesnej Resowi, która też grała w drugiej lidze, pan Janusz Szczelczyk, i zaproponował mi przejście do Rzeszowa i grę w Resowi. I tak się właściwie zaczęła moja przygoda, bo właściwie przygoda, bo wtedy się nie mówiło kariery, bo nikt nie myślał poważnie, że sport to będzie jego, powiedzmy, praca, tak jak teraz. Zaczęła się moja przygoda. Po skończeniu matury przeszedłem do Rzeszowa na studia, wtedy to WSI, na Wydział Budowlany. I tak się zaczęła właściwie już ta duża przygoda z siatkówką. Pan zawitał w roku 69 do Resowi. 68. Przepraszam. Natomiast pan Wiesław Radomski w roku 1970. To jest piękne. Dzisiaj sportowcy właściwie grają rok, dwa, trzy w jednym klubie. Nie ma czasu na jakieś wspólne kontakty. Tu poznaliście się w Rzeszowie, zaprzyjaźnili i ta przyjaźń trwa po dzień dzisiejszy. To jest naprawdę rzadki przypadek, ale ta Resowia z lat 70., gdzie występowali jeszcze tutaj inni znakomici siatkarze, jak Alojzy Świderek, Włodzimierz Stepański, Bronisław Bebel, Stanisław Gościniak, Zbigniew Jasiukiewicz, to wszystko medaliści mistrzostw świata, mistrzostw Europy, Jan Such, tak, o którym mówimy, oni do dzisiaj tworzą taką jedną wielką rodzinną paczkę. W przypadku pana Wiesława początki miały miejsce w Częstochowie. W starcie Częstochowa, później była po drodze Szczanilana, Łódź, no i Resowia. Jak to się stało, że pan przyszedł też, bo to był ten czas taki, kiedy znakomitości trafiały do Rzeszowa. Przede wszystkim to chcielibyśmy podziękować panu dyrektorowi za zaproszenie. Jest nam niezwykle miło, że możemy dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu. Rzeczywiście, jak widzę tutaj tyle młodzieży, to naprawdę serce się raduje, że siatkówką pamiętają i żyją. Wracając do twojego pytania, Marku. Ja, grając w Anilanie Łódź, występowałem również w reprezentacji polskich juniorów i na jednym ze zgrupowań poznałem właśnie Marka tutaj siedzącego obok, i tak się to zaczęła moja znajomość i przyjaźń do dnia dzisiejszego z Markiem. Na wszystkich zgrupowaniach, na wszystkich obozach mieszkaliśmy w jednym pokoju w hotelu i do dzisiaj w zasadzie przyjaźnimy się i cały czas razem utrzymujemy bardzo bliskie kontakty. I właśnie na jednym z takich zgrupowań przyjechali również na konsultację, bo to już była pierwsza reprezentacja, prowadził ją wtedy trener Tadeusz Szlagor. I ja tam też brałem udział w tej konsultacji i zawodnicy Resowi zaproponowali mi, abym przyjechał do Rzeszowa. To był wtedy tam Staszek Gościniak, Marek, Bronek, Bebel i Jasiu Su. I przy,
przyjedź koniecznie do Rzeszowa. Mamy bardzo młodego trenera, który ma bardzo dużo wiedzy na temat taktyki i będziemy grali taką zupełnie nową taktykę, która do tej pory w Polsce nie była nigdy stosowana. Wzorować się na taktyce japońskiej, tak zwana podwójna krótka. I akurat do tej taktyki trener Szczęczyk dopasowywał zawodników, to jako wykonawców tej taktyki. I tak między innymi zaproponowano mnie, żebym tu przyjechał, bo akurat odpowiadała moja gra, i żeby tu przyjechać. I wtedy ja, odkładając niejako studia, przyjechałem i tak w 70 roku pojawiłem się na dworcu w Rzeszowie po raz pierwszy tutaj w Rzeszowie o 5 rano. Akurat tak pociąg z Łodzi przyjeżdżał i miałem tutaj jedyny kontakt wtedy właśnie do Jasia Sucha, który mieszkał tutaj na dzisiejszego Kulickiego w tym hotelu robotniczym. I tak zaczęła się moja tutaj również przygoda z Rzeszowem. Wysiada się na dworcu. Wydaje się, że człowiek zostaje tutaj na rok, dwa. Nie przypuszczałeś, że zostaniesz na całe życie już w tym mieście. Przyznam szczerze, że liczyłem, że może rok, no tak jak powiedziałeś, rok, może dwa i z powrotem wrócę czy to do Łodzi, czy do Warszawy na studia. No i tak to zawsze bywa. Jestem do dzisiaj, jestem bardzo szczęśliwy, jestem bardzo zadowolony. To jest moje ukochane miasto i tutaj mam rodzinę i tutaj żyję i jestem niezwykle szczęśliwy. Ukochane miasto, ukochana Rysowia. Ja już wymieniłem te nazwiska, tworzyliście taką fantastyczną paczkę. Z tym podwójnej krótkiej, może gdybyście byli w stanie przybliżyć, bo tym stylem grała reprezentacja Japonii, natomiast Rysowia zdobyła światową sławę, grając podwójną krótką. Reprezentacje innych państw nie miały jeszcze tego stylu opracowanego, natomiast tu nagle z 60-tysięcznego Rzeszowa nagle pojawia się zespół, który robi furorę na całym świecie. Z jednej strony byliście bohaterami, a z drugiej strony można po części powiedzieć, że mieliście trochę pecha, bo był to system komunistyczny. Dla was w tamtym czasie były miejsca w najlepszych zespołach świata, gdzie można za rok czy dwa gry było ustawić się do końca życia, tak jak dzisiaj to robią siatkarze, wędrują do rosyjskich klubów, do tureckich, do włoskich. O wyjeździe na zachód można było pomarzyć dopiero po 30 roku życia. Z tego przywileju skorzystał pan Marek Karpasz, który spędził we Francji chyba 20 lat, tak? Nie, no trzeba wiedzieć, że będąc młodym, mając 18 czy 20 lat, nikt nie zdawał sobie sprawy, że kiedyś będzie mógł wyjechać i grać w innym kraju niż Polska. Dlatego wszyscy uczyli się, studiowali i nigdy nie liczyli. Ja również nie liczyłem, że siatkówka będzie moim środkiem na zarabianie pieniędzy czy na ustawienie się w życiu. Dopiero gdzieś w latach 74 po zdobyciu Mistrzostwa Świata powiedziano nam, że po skończeniu 30 lat będziemy mogli wyjechać ewentualnie, jak się nie zmienią przepisy czy sytuacja, że będziemy mogli wyjechać gdzieś na zachód. A wracając do pytania, przepraszam cię, jakie, bo ze starości zapomniałem. Ponad 20 lat spędziłeś we Francji, a spotykaliśmy się w słynnej kawiarni klubowej, ja robiłem z tobą wywiady wtedy. I kiedy wrócisz do Polski? Za rok, za dwa, to troszeczkę trwało. Co zdecydowało, że jednak postanowiłeś, bo we Francji byłeś ustawiony znakomicie, a jednak postanowiłeś powrócić do Rzeszowa? No właśnie, w 80 roku, tuż przed wybuchem strajków, jak wszyscy wiedzą z historii, miałem możliwość wyjechania do Francji, do pierwszoligowej drużyny w mieście Sète. Sète to jest 30 km od Montpellier, takiego większego miasta, na południu Francji, nad Morzem Śródziemnym. I tam spędziłem 4 lata. Jakby nie kontuzja dość poważna
nogi, to może bym jeszcze grał dalej. I po tym czasie wróciłem do Polski. Ale za pół roku koledzy poprosili mnie, żeby wrócić właśnie do Montpellier. Oni wtedy otwierali szkołę tak zwaną mistrzostwa sportowego, taką jaką właśnie tutaj była w Rzeszowie. No ja im tam pomagałem przy tej szkole. No jak to w życiu bywa, poproszono mnie znowu z Bordeaux, żeby zostać już trenerem, bo w SET to byłem zawodnikiem i trenerem. Także wtedy to były takie czasy, że można było sobie pozwolić na łączenie gry i trenerki. No i już od 85, dwa lata spędziłem w Bordeaux, później dwa lata w Saint-Nazaire i 8 lat w Martigues, to jest też na południu Francji, obok Marsylii. No co mogę powiedzieć, dlaczego zdecydowałem się przyjechać. W 98 była taka sytuacja, że mój syn skończył studia, a córka zrobiła maturę. No i wtedy była jedyna możliwość, albo zostajemy, albo wracamy. Ponieważ żona była bardzo związana, ale jest rodziną, postanowiliśmy wszyscy wrócić. No i tak się zaczęła znowu moja praca przy siatkówce w Polsce. Przez dwa lata byłem trenerem w Sosnowcu, a później wróciliśmy tu do Rzeszowa, tam gdzie chcieliśmy mieszkać, że tak powiem, na stałe. Ja tutaj już opowiedziałeś, czyli po powrocie z Sosnowca nastąpiła ta odbudowa dawnej potęgi Wesołki z etapami, powoli. Ale ja mam tutaj jeszcze do Wiesia pytanie takie dotyczące właśnie tej podwójnej krótkiej, o której zaczęliśmy mówić, bo trener Szczęczek, tak jak ja kiedyś wspomniałem o nim, że on był takim romantykiem polskiej siatkówki, zawsze marzył. Marzył o wprowadzeniu innowacji i tą innowacją można powiedzieć, że dzięki tej innowacji Rzeszów stał się, jak chodzi o sport, sławny na cały świat. Króciutko, Wiesław, na czym to polegało właśnie? Bo dzisiaj minęło już 40 lat od tego momentu, a w dalszym ciągu ten styl jeszcze funkcjonuje. Brat tutaj. Przede wszystkim to świętej pamięci nasz trener Janusz Strzelczyk, który miał głowę pełną pomysłów i tak jak wcześniej tu już wspominałem, oglądając on mecze Japończyków, postanowił tą podwójną krótką wprowadzić tutaj do naszego zespołu, do gry w Resowi, z tym, że było to niejako zmodyfikowane, to nie było stricte tak jak grali Japończycy, a nawet udoskonalona gra. Żeby móc wykonywać tą podwójną krótkę, to trzeba było mieć do tego wykonawców. I właśnie dlatego ten Szczęczyk zaczął od rozgrywającego. I tutaj ściągnął do Rzeszowa według mnie najlepszego w historii rozgrywającego, nie tylko w Polsce, genialnego wprost, Stanisława Gościnaka, który był naszym kapitanem. I on był reżyserem tej naszej gry. Do tego potrzeba było dwóch zawodników, którzy wchodzą na tą krótką, wykonują atak z krótkiej piłki i dwóch zawodników, którzy grają, kończą te ataki, czyli tak zwani, jak to dzisiaj się mówi, killerzy, a kiedyś to było, że to byli atakujący. I właśnie tak, Marek Karpas był tym atakującym i Zbyszek Jasiukiewicz, a natomiast krótką Bronek Bebel, ja i się Krzysiu Kosił. I Jasiu Such, ponieważ wtedy grało się na dwóch rozgrywających, nie tak jak teraz na jednego. I Jasiu Such był jako też powszechny ze Staszkiem Gościniakiem. Cała zabawa, bo myśmy to tak nazywali, polegała na tym, żeby swoimi poczynaniami na boisku tak poszukać przeciwnika, żeby atakować albo bez bloku, albo co najwyżej z pojedynczym blokiem. Bardzo często atakowaliśmy bez bloku i to było bardzo widowiskowe i bardzo się to wszystkim podobało.
A właśnie polegało to na tym, że zawodnik, który bardzo szybko biegł do rozgrywającego, żeby markować atak z krótkiej, razem z nim skakał środkowy bloku po stronie przeciwnika, a w tym momencie Staszek Kościniak wystawiał pół metra wyżej nad głową tego krótkiego tak zwanego i środkowy blok przeciwnika opadał, a nasz atakujący w tym momencie wychodził w górę i atakował nad tym spadającym, blokującym. I to ta cała tajemnica podwójnej krótki. Może teraz troszeczkę tak dla... Ja chciałem jeszcze dorzucić jedno zdanie do tej podwójnej krótki. Cała sztuka polegała na tym, żeby wystawiający był w stanie słuchać i wystawić w ostatnim momencie to, co ten nadszedł na podwójną krótką. Bo jak to powiedzieć? Jeden zawodnik skakał szybko na krótko. Czy wy uprawiacie siatkówkę? Wiecie o co, jak mówimy krótka, to wiecie o co to chodzi? Szedł na krótko. Gościniak miał patrzeć na blok i albo wystawić krótką, jeśli blok nie skoczył, albo słuchać to, co ja mu wykrzyknę. Jeden, to była z przodu. Dwa, to była za krótką. I trzy, to była piłka do tyłu. I cały problem polegał na tym, żeby wystawiaczowi krzyknąć w takim momencie ten szyfr 1, 2, 3, żeby on jeszcze zdążył zareagować. A ten, co obchodził i krzyczał 1, 2, 3, to miał patrzeć na blok i wykrzykiwać ten numer kombinacji, żeby był on bez bloku. I dlatego ja myślę, że kibice w siatkówce tak pokochali ten sport, że przez 2-3 lata nasz zespół atakował właściwie 80% piłek bez bloku. I ta gra była bardzo widowiskowa. Ja dorzucę jeszcze jedno, że kiedyś w Polsce istniała tak zwana szkoła polska. Polscy trenerzy nie bali się wprowadzać nowych nowinek. Teraz to jest trochę inaczej, bo wszystko bierzemy od Włochów, od Amerykanów albo od Brazylijczyków. Wtedy młodzi polscy trenerzy byli bardzo odważni, wprowadzali właśnie różne nowinki, które sami wymyślali. Ja jeszcze wrócę właśnie do tej podwójnej krótkiej, bo to są rzeczywiście ciekawa bardzo sprawa. Japończycy grali to samo, tylko z tym, że oni pokazywali, rozgrywający pokazywał z tyłu na palcach, co będzie wystawione. Przed przyjęciem zagrywki. Tak jak to w tej chwili się pokazuje tam z tyłu rozgrywający. A myśmy stosowali to, że decydował nie rozgrywający, a decydował właśnie zawodnik, co ma rozgrywający wystawić. Teraz to jest jak gdyby zbliżone trochę, co to się nazywa, że pipa grają. To jest tak samo podwójna krótka, tyle tylko, że z drugiej linii grana. Z racji tego, że po prostu wzrost jest dużo większy zawodników, bo my grając jako Resowia, najwyższy zawodnik miał, proszę słuchać, 1,91 m. Dzisiaj 1,91 m to nie ma w zasadzie nic nam możliwości gry. Oprócz libero. Oprócz libero, tak. I ta podwójna krótka początkowo niezbyt przychylnie była przyjmowana przez trenerów innych drużyn, a mało tego słynny trener Jerzy Wagner początkowo się naśmiewał, co wy gracie, co to jest za taktyka, co to... Ale potem, kiedy nie wiedział jak skoczyć do bloku, bo jeszcze jako zawodnik graliśmy przeciwko sobie, to dopiero zrozumiał, że to rzeczywiście jest bardzo potężna broń. I zresztą to, że reprezentacja nasza zdobywała Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie, to też jest zasługą właśnie tej taktyki, bo też reprezentacja grała tą podwójną krótką. W tej chwili może tak woli przypomnienia puścimy fragment filmu. Zobaczycie tutaj archiwalne zdjęcia, unikalne, dotyczące właśnie tej dawnej Resowii, a później za chwilkę przejdziemy do teraźniejszości, do współczesności. Pan
jest ICN Dolfa Rzeszów. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie. Tak kiedyś nazywał się ten obiekt. To właśnie tutaj siatkarze Resowi rozgrywali swoje mecze. To właśnie tutaj na początku lat 70. wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzów Polski. Piłka siatkowa dla mieszkańców Rzeszowa zawsze była i jest czymś więcej niż tylko jedną z wielu dyscyplin sportowych. Adam Głaczyński, kłaniam się Państwu i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Było Tak. Historia największych sukcesów siatkarzy Resowi rozpoczęła się w 1967 roku, kiedy to drużynę do drugiej ligi wprowadził selekcjoner Tadeusz Kocaj. Następnie zespół przejął zaledwie 27-letni trener Jan Strzelczyk. Debiut w Ekstraklasie był bardzo udany. Już wiosną 1970 roku siatkarze zakończyli sezon na trzecim miejscu. Brązowy medal Mistrzostw Polski był początkiem nadchodzących wielkich sukcesów Resowi. Trener Jan Strzelczyk budował swoją drużynę w bardzo przemyślany sposób. Ściągał do Rzeszowa najbardziej utalentowanych siatkarzy z innych klubów. W ten sposób powstał zespół, w którym grało aż 6 reprezentantów Polski. Pierwsze Mistrzostwo Kraju w 1971 roku Resowia zdobyła w składzie Jan Such, Marek Karbasz, Wiesław Radomski, Bronisław Bebel, Zbigniew Jasiukiewicz, Tomasz Iwanicki, Witold Szewczyk, Stanisław Ruszała, Krzysztof Kosim, Stanisław Gościniak i Henryk Hawłasewicz. Ta drużyna była bardzo przemyślanie budowana. To był pomysł na drużynę. Była taktyka opracowana przez nieodżałowanego trenera Janusza Strzelczyka i do tej taktyki dopasowywał zawodników i dobierał zawodników do wykonywania poszczególnych elementów. To była już niejako wtedy specjalizacja, ale my tym różniliśmy się od dzisiejszych zawodników, którzy grają na swoich pozycjach, że my byliśmy bardzo wszechstronnie wyszkoleni i praktycznie każdy z nas mógł grać na każdej pozycji. I tym właśnie przewyższaliśmy innych rywali. Poza tym taktyka, która polegała na kombinacyjnym ataku, oparta na tym, żeby oszukać przeciwnika i móc łatwiej ulokować piłkę w polu tam przeciwnika. I to była bardzo widowiskowa gra, a jednocześnie przynosząca zamierzony skutek. No ja byłem wtedy, że tak powiem, bardzo młody, miałem 18 lat. Byli tu starsi koledzy, którzy już trochę lepiej w siatkówkę grali, no ale trener Szczepczyk postawił nam młodych. Zaczęliśmy grać siatkówkę nowoczesną, krótka, podwójna krótka, co mi się bardzo podobało. No i tak pomału zostaliśmy mistrzami. Pierwsze Mistrzostwo Polskie to było w ogóle wydarzenie tu dla Rzeszowa i dla całego województwa. No, nam tutaj przygotowano wielką fetę, zorganizowano taką platformę obitą zielonym suknem, zawieziono nas końmi oczywiście do ratusza, gdzie pan prezydent przyjmował nas z wielką pompą. No, było naprawdę święto siatkówki w naszym mieście. W powojennej historii polskiej siatkówki tytuł Mistrza Polski zdobywały niemal wyłącznie drużyny z Warszawy, Legia i AZS. 2 razy pod koniec lat 50. mistrzostwo powędrowało do Wrocławia. Resowia była pierwszym zespołem w Polsce, który po 17 sezonach przełamał hegemonię warszawskich drużyn. Sukcesy siatkarzy Resowi wywoływały wielki entuzjazm wśród mieszkańców miasta i sporo komentarzy. Co na ich temat pisała lokalna prasa, jak komentowali je dziennikarze. Z
Sprawdzamy to w archiwach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej razem z dziennikarzem sportowym Markiem Stychą. W 70. jedynym rzeszowskim dziennikiem prasowym były nowiny. W tym czasie informacje sportowe umieszczane były na ostatniej stronie gazety. Artykuły dotyczące sukcesów siatkarzy Resowi ukazywały się również w miesięcznikach Prometej oraz Profile. Nowiny z dnia 15 lutego 1971 roku, a zatem dzień po sukcesie siatkarzy Resowi. Pierwsza strona. Członkowie partii na wsi przed 24. zjazdem Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Bilans dorobku, perspektywy rozwoju kraju rad. Spotkania działaczy kultury. Drogi o jasnej nawierzchni buduje się w Niemieckiej Republice Demokratycznej. A zatem jak przystało na organ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, same nośne tematy na pierwszej stronie, a nie czarujmy się, Rzeszów żył siatkówką, więc na pewno 95% czytelników gazety zaczynało ją od ostatniej strony, a zatem od stadionu, czyli od tego pięknego sukcesu siatkarzy Resowi. No i mamy tutaj 3-2 dla Resowi po pasjonującym rewanżu z akademikami z Bielan. I pierwszy mistrzowski tytuł. Jak chodzi o obszerność tej relacji, to w obecnych realiach spotkania na poziomie drugiej ligi są bardziej szczegółowo uwypuklone. Ale takie były czasy. Nie mamy tutaj ani jednego zdjęcia siatkarza Resowi. Nie mamy zdjęcia trenera. Dopiero widocznie kilka dni później można było liczyć na jakiś większy materiał publicystyczny w gazecie. Sukces, jakim było zdobycie Mistrzostwa Polski, pojawił się nagle i był dla wielu zaskoczeniem. Triumf nie był jednak dziełem przypadku, ale wielu godzin spędzonych na boisku oraz nowatorskich, jak na tamte czasy, metod treningowych. Wspominaliśmy, mieliście okazję zobaczyć fragmenty tutaj z lat 70., a teraz może światło, dobrze? Poprosimy. Czujniki, dobrze. Czyli jesteśmy bezpieczni w szkole, wszystko działa. Powspominamy może, nie powspominamy, tylko po prostu przyjdziemy do czasów współczesnych. Tworzyliście taką fantastyczną drużynę, która praktycznie przez 8 lat występowała w tym samym składzie. Gdyby przyszło wam, Marku, porównać tamtą Resowię z obecną, czyli ci... Przepraszam cię, pozwól, że zapytam tu wszystkich. Czy to, co żeśmy tłumaczyli o tej podwójnej skrótce, to żeście zrozumieli, bo to jest trochę zawiłe. Czy trzeba to pokazać praktycznie? Pokazać. Pokazać, dobrze. A poproszę dwóch w mundurze.